W ciągu ostatnich 30 lat 97% tuńczyków zniknęło z naszych mórz i oceanów. Ze wszystkich 100 płetwali błękitnych, które pływały po Oceanie Południowym, teraz statystycznie został już tylko jeden, a o 88% zmalała populacja pingwinów królewskich. Naukowcy ostrzegają, że ryby i inne stworzenia morskie mogą zniknąć z naszej planety jeszcze przed rokiem 2050. Czynników odpowiedzialnych za obecną sytuację jest kilka. Jak wynika z raportów publikowanych przez Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, czyli WWF, około 30% łowisk jest eksploatowana w sposób zbyt intensywny. Złowionych zostaje zbyt wiele ryb i nie wystarczy dorosłych osobników, które mogłyby odnowić stado. Wtedy takie stado uznaje się za przełowione. Dlaczego się tak dzieje? Tempo wzrostu konsumpcji ryb jest w tym momencie już 2 razy większe niż tempo przyrostu ludzi na Ziemi. W tym momencie przeciętny człowiek je 22 kg ryb rocznie. W latach 60. było to zaledwie 9 kg, w 90. 14. W tym momencie najwięcej ryb na świecie jedzą Chińczycy, bo nawet 40 kg rocznie na osobę. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmniejszającą się populację ryb jest powiększanie się stref beztlenowych. Im na naszej planecie robi się cieplej, tym mniej tlenu rozpuszcza się w morzach i oceanach. Im jego stężenie w morskiej wodzie jest mniejsze, tym gorzej mają wszystkie organizmy, które potrzebują go do życia. Na szczęście póki co spadek natlenienia wód oceanicznych nie wykracza istotnie poza zakres naturalnej zmienności, jednak należy być czujnym. Poza tym ryby mają tak zwany limit termiczny i rosnąca temperatura wód jest dla nich pułapką, ponieważ niektóre gatunki nie są w stanie znieść wyższej temperatury swojego naturalnego środowiska. Kolejnym powodem, dla którego ryby mogą wyginąć, jest długoletnie i systematyczne zaśmiecanie. Jego skalę najlepiej widać na przykładzie Wielkiej Plamy Pacyficznej, której powierzchnia jest 3-krotnie większa od powierzchni Francji. Obecnie szacuje się, że w oceanach pływa około 400 milionów ton plastikowych śmieci. To mniej więcej tyle samo, co łączna waga 133 milionów dorosłych samic słonia. 133 miliony dorosłych plastikowych słoni w naszych oceanach. Tak duża ilość wpływa oczywiście na ekosystemy. Rozdrobniony plastik w postaci mikrokulek coraz częściej trafia również do naszego jedzenia, gdyż nie jesteśmy w stanie odróżnić go od soli morskiej. Ale co jeżeli ryby wyginą, podobnie jak dinozaury? Po pierwsze, globalny ocean to 7. największa gospodarka na świecie. 60 milionów ludzi pracuje w rybołówstwie i szeroko pojętej akwakulturze. Kolejne miliony pracują w handlu i przetwórstwie. Praca tych ludzi może być zagrożona z dnia na dzień, jeżeli będziemy nieodpowiedzialnie eksploatować morza i oceany. Przykładów takich sytuacji nie trzeba daleko szukać. W 1992 roku w wyniku intensywnych wieloletnich połowów zabrakło dorsza w kanadyjskiej Nowej Fundlandii. W rezultacie pracę straciło 40 tysięcy osób. Jeżeli zabraknie ryb, to stracimy niezwykle istotne źródło pokarmu, ponieważ dostarczają one białka 3 miliardom ludzi mieszkającym na całym świecie. Nie chodzi tu tylko o restauracje, bary sushi czy targi rybne w Nowym Jorku, Londynie lub Warszawie. Bardzo często ryby i owoce morza to główne pożywienie dla mieszkańców państw rozwijających się oraz dla przybrzeżnych społeczności. Utrata ryb jako źródła pożywienia oznaczałaby wzrost ubóstwa, niedożywienia i głodu. I w końcu coś, o czym jeszcze nie wspomniałem. Jeżeli znikną ryby, to całe życie w morzach i oceanach przestanie istnieć. Wodny ekosystem jest od siebie bardzo mocno zależny, a ryby przecież nie są jedynie pokarmem dla ludzi, ale też dla fok, morświnów, delfinów, orek, o Boże, trudne słowo, ale dla wielu innych zwierząt. Dlatego ONZ podpisała tak zwane cele zrównoważonego rozwoju, które są listą największych wyzwań, które stoją przed naszym światem. O ochronie mórz i oceanów mówi punkt 14, życie w wodzie. Miło mi stwierdzić, że grupa BNP Paribas wspiera te cele poprzez odpowiedzialne dofinansowywanie działań mających na celu ochronę oceanów oraz wspieranie innowacyjnych rozwiązań w celu ochrony zasobów wodnych. Problem coraz trudniejszych połowów jest problemem globalnym. Polscy rybacy narzekają na coraz mniejszą populację dorsza. Komisja Europejska co prawda stara się reagować i cały czas zmniejsza limity połowów, ale wielu ekspertów jest zgodnych, że same decyzje urzędnicze nie naprawią tej sytuacji.
Poza tym, według ostatnich szacunków naukowców, którzy zajmują się zasobami ryb i owoców morza, zaledwie 58% wszystkich stad ryb na całym świecie jest poławiana w sposób zrównoważony, który gwarantuje ich naturalne odnawianie. Kolejnym problemem są połowy nielegalne. Od 15 do 25% wszystkich ryb, które lądują na naszych talerzach, pochodzi właśnie z nielegalnych źródeł. Daje to od 11 do 26 milionów ton nielegalnych ryb rocznie, wartych prawie 24 miliardy dolarów. Rybacy, którzy praktykują nielegalny połów, za nic mają ustalone zasady i prawo. Nie interesują ich ani ustalone kwoty połowowe, ani to, jaki mają wpływ na środowisko. Jedną z najbardziej destrukcyjnych praktyk połowowych, które stosują, jest cyjanek lub ładunki wybuchowe. Cyjanek wykorzystuje się, by odurzyć ryby, które w ten sposób jest łatwiej złowić. I niestety, w niektórych krajach cały czas praktykuje się jego użycie. Gdzie indziej stosowane są środki wybuchowe, takie jak na przykład dynamit, używany, by zabić ryby, które martwe wypływają na powierzchnię, a kłusownicy po prostu zbierają je sieciami. Aby ukrócić ten proceder, ważne, by podmioty na rynku rybołówstwa były identyfikowalne. I tutaj z pomocą przychodzi nam zrównoważone rybołówstwo MSC, czyli Marine Stewardship Council. System MSC pozwala na śledzenie produktów wstecz, dzięki czemu uniemożliwia wprowadzenie zagrożonych ryb i owoców morza na rynek. Dzięki temu wiemy dokładnie, skąd pochodzi ryba na naszym talerzu. Dlatego wybierając ryby i owoce morza, szukajmy niebieskiego symbolu MSC, który oznacza, że były odławiane w sposób zrównoważony. Podobnym certyfikatem jest ASC, który potwierdza, że ryby pochodzą ze zrównoważonych, przyjaznych środowisku źródeł. Zrównoważone połowy, minimalizujące tzw. przyłów, sprzyjają ponadto nie tylko populacjom dziko żyjących ryb, ale także ochronie ptaków i ssaków morskich oraz innych zagrożonych gatunków. Przyłów to niekontrolowane i przypadkowe połowy organizmów, które nie są celem połowu. Wskutek przyłowów sieci rybackie przypadkowo łapie wiele innych zwierząt, np. żółwi morskich, delfinów czy morświnów. A jak te wszystkie zagadnienia mają się do Morza Bałtyckiego? U nas niestety jest nie lepiej, jeżeli nie powiedzieć, że jest gorzej. Polscy rybacy często wracają do portów z pustymi sieciami. Najgorzej jest z populacją dorsza, którego niedługo może po prostu zabraknąć. Sprawa jest poważna. W latach 80. wyławialiśmy 12 razy więcej ryb niż dzisiaj. Rybacy mówią też o problemie zbyt obfitych przemysłowych połowów ryb na pasze dla innych zwierząt, co ma skutkować małą ilością śledzi. One z kolei stanowią główny składnik pożywienia dorsza. Mówi się także, że udział w katastrofie mogą mieć pozostałości broni chemicznej, która poszła na dno Bałtyku jeszcze w trakcie II wojny światowej. Szacuje się, że w Bałtyku zatopiono 50 tysięcy ton amunicji zawierające szkodliwe środki toksyczne. Najbardziej niebezpieczne dla ekosystemu są te zawierające arsen i imperyt. Na szczęście badania szkodliwości przeprowadzone na rybach i przetworach rybnych z Bałtyku wskazują, że zawierają one zaledwie niewielkie ilości zanieczyszczeń i są bezpieczne dla konsumentów. Cóż jednak z tego, skoro niedługo ryb w Bałtyku może zabraknąć. I to już dziś. Dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał i widzimy się za tydzień. Ha!